Witajcie bardzo serdecznie z tej strony Agronomia Słowa i witam w czwartym vlogu. Dzisiaj vlog z rozrzucenia obornika po raz drugi, tym razem nie z pryzny, a z płyty. Tak, z płyty. Dzisiaj mamy 20 kwietnia i zapraszam do oglądania. Którą mamy godzinę? 10:27. Ja sobie zakręcę teraz. Wyjdzie sobie. Kurczę 60. Teraz będzie wysiadka, kiedy się odsuniemy trochę. Teraz będzie praca cyklopa. Jeśli chcecie kolejne vlogi, to zostawcie apeczkę w górę tutaj. Tutaj jest subskrybuj przycisk i ściśnijcie go tam na dole. Opanowana na czerwono. Tutaj macie rozrzutnik 3,5 tonowy Polmont Bar Farma 2004 roku i zaczynamy wyrzutkę. Jak będzie pracować dobrze, a do rozrzucenia obornik będzie rozrzucony na tym polu tutaj i tutaj będzie siana kukurydza w maju, a gnoju mamy, patrzcie, tyle w tam oborniku. Czekajcie, tylko się tepnę na drugi koniec, na drugą stronę się tepnę. Dobra, idę na drugą stronę. Widzicie, tu się wysypuje już gnój, nie ma kompletnie miejsca. O, kotek, dzień dobry, hej. Z tej perspektywy. Jak to chodzi? Tutaj praca cyklopa. Obornik miał być wywalany już we wtorek, a jest czwartek. Dobra, przejdziemy już sobie na tamtą stronę, na drugą. Zaraz się tepnijmy. Już się tepnijmy. Kurde, miałem okazję przechwycić, jak to z góry wygląda. Tutaj będzie trzeba też wysprzątać, ale pokażę, będzie jak mam rozrzucać. O kurde, zabłysło mi nad oczami. I tak wyrzucamy 3 razy w roku
wiosenny obornik, letni obornik i jesienny obornik też czasami jest. A przepraszam, 4 razy i zimowy na pryzmę. Dobra, zaraz będzie pełen. A więc my sobie tu odejdziemy na chwilę, zaraz zrobię cięcie i zaraz się widzimy. No, tylko tutaj załaduję niech ostatnią tą. Niech ostatnią tu załaduję. Teraz będzie jeszcze. Teraz będzie wyrzutka. Przypadkowo nie nagrałem, bo mi się skończyła pamięć. Będę wychodzić. Zanim podążymy. Głowienko cieplutkie, jak widzicie tą parę, nie? Teraz będzie drugie okrążenie. My się tepniemy teraz z drugiej strony. No i leci teraz znowu, teraz z tej strony. Bryk i lecimy. Wspaniale. Będzie chyba jeszcze jeden. Jedna kółeczka jeszcze chyba będzie. Chociaż nie. Nie wiem. Chyba będzie jeszcze jedna kółeczka. Zrobimy, czekajcie, z profilu pionowego. Znaczy z poziomego. Tak. Teraz pewnie zrobi okrążonko. Teraz wam pokażę. Leci. Będzie tak pracować. Zakręca. I podjeżdża. Tak więc zaraz będę już kończył. Tylko jak będzie sygnał, zaraz będę kończył. Będzie trzeba to sprzątnąć jeszcze. O, tutaj obornik też się robi pod spodem. Pokażę, jak wygląda USUS T330 jeszcze z bliska.